W Polsce nie ma już czpunów. Są konsumenci. Głosił tytuł wywiadu socjolog Beatą Hoffman opublikowanym na łamach dziennika Gazety Prawnej w 2015 roku. Przez niemal dekadę skala, przede wszystkim zakres zażywania różnych środków znacznie się poszerzył. Chociaż społeczną wyobraźnią zawładną fentanyl to w Polsce zmagamy się przede wszystkim z rosnącym problemem konsumpcji oksykodonu, benzodiazepin i metylofenidatu. W najnowszym odcinku kultury poświęconej podcastu na czasy postchrześcijańskie Czyli takie, które chociaż chcą, nie potrafią zapomnieć o Bogu, rozmawiamy o tym, dlaczego społecznie tak bardzo pragniemy znieczulenia. Wszyscy mówią o fentanelu, ale w rzeczywistości, być może ten problem nie jest tak istotny, tak poważny, aż tak nie powinien oddziaływać na naszą wyobraźnie, więc nad tym problemem się dzisiaj pochylimy z Konstantem Pilową i Piotrem Kaszczaszinem. Cześć chłopaki. Panowie, czy mamy do czynienia z jakąś paniką, paniką może moralną, paniką społeczną, paniką polityczną też, bo Donald Tusk zapowiada jak z dopalaczami walkę z fentanylem. Piotrze, czy, czy uważasz, że przesadzamy i powinniśmy skupić się na innych problemach dziś? Przede wszystkim słuchajcie, ja mam y, jakieś takie flashbacki z Wietnamu. Jak widzę to taką groźno zaciętą minę Donalda Tuska. Wspomniałeś o tej walce z. Y, z dopalaczami i dokładnie to są moje skojarzenia z, z pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej. Wówczas premier Donald Tusk również z podobnie zaciętą i groźną miną mówił, że żadnej, żadnej litości dla, dla dopalaczy albo też prawda, żadnej litości dla pedofili, których teraz będziemy kastrować. No i tak właśnie medialnie łatwo to powiedzieć. Donald Tusk tutaj jakby jest klasyczny do bólu. To znaczy jest to po prostu przykład mediokracji, to znaczy zjawiska, w ramach którego jeżeli coś się w mediach nie pojawia, no to politycy się tym specjalnie nie, nie zajmują. Ten fentanyl oczywiście też jest i ta panika, która się pojawia społeczna i wzmocniona przez kontekst amerykański. No i w przypadku Stanów Zjednoczonych było podobnie. To znaczy dopóki temat... Tych oksów, czy generalnie opioidów, nie trafił na łamy New York Timesa czy Los Angeles Timesa. To tak naprawdę tym tematem w debacie publicznej amerykańskiej się nikt specjalnie zajmować się nie chciał, a złe rzeczy działy się w, w cieniu już od dobrych kilku lat. Więc, tak naprawdę, dla mnie pytanie dzisiaj brzmi. Nawet nie tyle o, o powody śmierci tych, tych czterech osób, ale o to, co potencjalnie w Polsce się kryje w cieniu. I czy rzeczywiście jest tak, że, że tym głównym problemem jest, jest fentanyl, a być może coś tam innego, w tle poważniejszego tak naprawdę się się kryje. No to właśnie, co tak medialne nie jest i, i, i wobec czego tak łatwo nie jest się w stanie stanąć jako polityk i powiedzieć, że teraz, prawda, zniszczymy epidemię fentanylu w Polsce. To ja zaczepię chyba Kostka, żeby zreferował trochę nam, bo już chyba ten problem opisałeś, Kostek, w swoim felietonie pod tytułem Teatr Tuska, nie Fentanyl, Lewuda i receptomaty są w Polsce problemem, więc rozumiem, że to ustawia trochę już twój polemiczny głos z tą paniką, o której wspomniałem w pierwszym pytaniu. Tak, no więc jakby wypada mi podbić głos Kasza. Rzeczywiście to jest typowy teatr Donalda Tuska, który robi bardzo dużo, żeby nic nie robić. To znaczy pokazuje, żeby, pokazuje wielką mobilizację, za którą kryje się jakieś tam spotkanie 10 dni temu z, prawda, prokuratorem generalnym czy tam Ministerstwem Zdrowia. Weźcie się za nich właściwie nie wiadomo za kogo, bo tam aresztowano chyba z pięć osób, które były zamieszane w rozprowadzanie tego fentanelu w, w Polsce. No jakby dla naszych słuchaczy, jakby wprost trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Nie ma czegoś takiego jak epidemia fentanelu w Polsce. To nie istnieje, bo skoro w Stanach Zjednoczonych, gdzie mówi się o rzeczywiście epidemii fentanelu, gdzie co roku ginie minimum 70 tysięcy ludzi, a my w, mamy dane z Polski dotyczące ostatniego, Pół roku, gdzie to są cztery osoby, no to o żadnej epidemii nie może być mowy. Natomiast to nie jest tak, że te problemy związane z uzależnieniem od leków bo przecież warto nadmienić, że fentanyl jest przede wszystkim pierwotnie lekiem, który był przepisywany dla osób chorych na raka, żeby uśmierzyć ich ból. A potem po prostu został wykorzystany jako, jako narkotyk, ponad 50 razy ponoć mocniejszy od heroiny. To, to wszystko jest, jest prawda, natomiast to też nie znaczy, że w Polsce nie mamy problemu z lekomanią. Przed odcinkiem to chyba ty, Bartek, przysyłałeś nam tekst Pawła Zalewskiego z Polityki, który ma wielce sugestywny tytuł Polska na prochach. Jest to bardzo niepokojący artykuł, on zwraca uwagę, że nie tyle fentanyl jest sprzedawany w aptekach i stanowi ten problem, tylko to są trzy inne substancje, czyli to jest ten oksykodon, który wspomniałem, to jest benzodiazepin i metylofenidat, to są, to są leki, oksykodon to są no, z grupy opioidów, to są te leki, które właśnie mają uśmierzać ból i to od nich, co ciekawe, zaczęła się w Stanach Zjednoczonych ta, ta wielka epidemia. Natomiast ten metalofenitat to jest specyfik przepisywany w horrendalnych ilościach dzisiaj na ADHD, na te ADHD, które jest diagnozowane zgodnie ze sztuką lekarską, powiedzmy, jak i na te przypadki, które są naddiagnozowane, i to jest bardzo specyficzne, że, że mamy w Polsce no, jakby zalew tych, tych recept, i tutaj zalewski podaje te dane, które są bardzo alarmujące, mówiące o tym, że mamy. 700% wzrost przepisywania recept między 2019 a 2023 rokiem na, ten, na te tak zwane oksy, o których już wspomniałeś. No i druga rzecz, jeszcze większy wzrost, jeśli chodzi o te leki na ADHD, które są mniej uzależniające, ale również szkodliwe dla zdrowia. To jest wzrost z 20 tysięcy recept w 2019 do 250 prawie tysięcy recept w 2023, więc można powiedzieć, że w Polsce istnieje zjawisko lekomanii, że rośnie i wydaje mi się, że można narysować jakąś analogię między tym, co zaczyna się w Polsce dziać, taką stawiam hipotezę, a tym, co działo się kilkanaście czy kilkadziesiąt już lat temu w Stanach Zjednoczonych. Do czego to doprowadziło za wielką wodą, to wiemy. Natomiast dzisiaj w Polsce no, jesteśmy trochę na innym etapie i na pewno epidemii fentanelu do tej pory nie ma i jak wsłuchuję się w głosu ekspertów, jeszcze długo jej nie będzie. Z jakich powodów, to, to, to nie wiem mówiąc szczerze, natomiast no, nie jest ten etap po prostu w rozwoju tej cywilizacyjnej dzisiaj choroby. To w takim razie ja Was dopytam, z czym w takim razie mamy problem? bo odwołując się do tego co Kostek powiedział że my jesteśmy do tyłu względem Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę jesteśmy na dziś na etapie tego co doprowadziło do epidemii fentanylów w Stanach Zjednoczonych więc pytanie czy to z czym mamy dziś problem, czyli właśnie z tymi jednak lekami opioidowymi, wzrostem ich przypisywania, konsumpcji, czy to po prostu nie przyniesie tych efektów w późniejszym okresie i czy nie należy właśnie nauczeni, nauczeni doświadczeniem Stanów Zjednoczonych, no nie reagować już teraz krok wcześniej, żeby potem nie walczyć właśnie z tą epidemią fentanylu, chyba że uważacie, że ona po prostu nam nie grozi. Ja tutaj się pochwycę i złapię w feriatonu kostka odwołującego się do tego z tekstu z polityki, bo tutaj rzeczywiście pojawił się, pojawił się problem związany z, z receptami wypisany, wypisywanymi, wystawionymi przez internet, tak? gdzie pole do pewnego rodzaju manipulacji jest większe no, i to jest pewnego rodzaju paradoks, tak? Bo z jednej strony rzeczywiście tak zwane recepty nam ułatwiają cały proces, przyspieszają, zwiększamy efektywność. To, to jest jakby jedna strona medalu. No, ale druga strona medalu jest taka, że jak popatrzy się na ten skokowy wzrost tych, tychże wystawianych recept, tam w tekście w, z polityki te liczby, o których Kostek wspomniał, no to jest tam okres dosłownie 3-4 lat. Więc trudno mi sobie wyobrazić, że nagle ta liczba osób na ADHD w Polsce. Chorujących tak bardzo się zwiększyła, nawet biorąc pod uwagę wszystkie kwestie związane z pandemią, więc raczej można zakładać, że mamy tutaj do czynienia z jakimś takim ukrytym problemem. Szczególnie, że znowu w tym tekście w polityce mowa jest o tym, że te recepty są wystawiane na, na leki nierefundowane, a ta kwestia tych nierefundowanych leków związana jest z tym, że one są niejako poza oficjalnymi statystykami NFZ-owskimi. Co oznacza, że nie będziemy specjalnie na bieżąco w stanie śledzić tego rosnącego, no właśnie uzależnienia Polaków, i tutaj są podobieństwa do, do przykładu amerykańskiego. Jak przed odcinkiem przygotowywaliśmy się, mieliśmy po dwa bardzo dobre odcinki podcastu amerykańskiego, gdzie autorzy analizowali zjawisko właśnie epidemii opioidów My w Stanach w Zjednoczonych. Tak, rzucimy w opis linki. 2,5 godziny gęstego merytorycznego materiału. No i tam autorzy zwracali uwagę, że w Stanach Zjednoczonych ten problem z, z bieżącym monitorowaniem rosnącego, no właśnie, przepisywania opioidów w Stanach Zjednoczonych też występował. To znaczy to, to się działo niejako poza, poza rejestrami, albo było z różnych powodów ignorowane, i tutaj jakieś podobieństwo występuje. Tak samo jeżeli chodzi o te e recepty, to w Stanach Zjednoczonych tych e recept nie było, ale z drugiej znowuż strony, e też tam e zdarzały się takie sytuacje, że mieliśmy do czynienia z klinikami, które na masową skalę e wystawiały te recepty, gdzie po prostu to de facto była no po prostu fabryka recept. Człowiek przychodził dwie minutki, Mam... wypisywane recepta i szedł do domu, tak? Mam wrażenie, że to były receptomaty, tylko niescyfryzowane, bo po tak. prostu trzeba było podjechać. Yes. To, 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 ja, to ja, ja sprostuję, bo zobaczyłem też dokument na HBO, jakby to się nazywało przestępstwo stulecia i tam no, i był analogiczny problem, to znaczy w początkach internetu w Stanach Zjednoczonych na początku XXI wieku no właśnie był ten problem e-recept wystawianych przez internet i te receptomaty były jakby jeden do jeden w Stanach, które zostały zakazane właśnie pod wpływem doniesień, że no, jest to de facto półlegalny narkobiznes, nie? więc jakby tu jest analogia 1 do jeden, ale już nie wstrążamy. Tak, nie, nawiązywałem do tego, jak w, w ostatnim czasie, w ostatnich latach były te, te punkty w Stanach Zjednoczonych organizowane, gdzie właściwie ci lekarze przypisywali tylko, tylko takie opioidy, tak? więc, więc w tym sensie to przypomina trochę takie te setki, właściwie recept, które wypisywali od ręki, tak ciągiem, to trochę przypisuje. Takie, recept, te, takie rece, receptomaty, tylko, tylko w analogowym e, świecie. Do tego zostali lekarze część, przynajmniej sprowadzona, ale podtrzymuje cały czas pytanie wracając e, kostek do ciebie, to znaczy, z czym w takim razie mamy w Polsce problem generalny. Wspomniałeś o opioidach, to, to ważne jest rozróżnienie, no bo te oksy czy ten fentanyl to są opioidy. Natomiast to, z czym w Polsce jest problem, wspomniałem o, o tym leku, który trudno się wymawia na ADHD, czy, czy właśnie czy właśnie ten lek benzodiazepiny, tak? No benzodiazepiny to, to, są, to są nasenne lekarstwa, silnie, silne i uzależniające, które. Są nazywane benzosami wśród młodych, taki używany w sposób rekreacyjny po prostu. Z opioidami są właśnie ten oksygon, oksy, oksykodon czy, czy, czy fentanyl, i z tym w Polsce nie mamy problemu, chociaż ten jakby skala zapisywania oksygo, oksykodonu rośnie. Natomiast to są, no wiecie, no jak kilka milionów sprzedawano paczek w Stanach Zjednoczonych, jakby u szczytu. No, uszczytu tej, tej firmy największej, czyli tej Pure Pur, Pur Dew Pharma, sorry, no to u nas tego nie ma, bo tam jest tylko 55 tysięcy tak, w 2023 roku. Natomiast no, liczy się jakby trend, który no, jest wyrastający i trzeba, trzeba na niego zwracać uwagę. Z czym jest problem? No, pierwsza rzecz no, to, to, co powiedział Kaszczu, receptomaty. Nie wiem, czy ktoś z Was korzystał z receptomatu. Natomiast to jest z jednej strony wygodne, kiedy jesteś w jakiejś stałej terapii, kiedy jesteś zaopiekowany przez lekarza i po prostu brakuje ci lekarstw, więc, więc nie wychodząc i też zaoszczędzając. Możesz po prostu wypisać szczegółowy wywiad, potem do ciebie dzwonią i tyle. Natomiast te receptomaty mają różną jakość. To znaczy, są różne strony, które oferują tego typu usługi, i też część z tych lekarzy, która, która jest zaangażowana, nie mówię, że wszyscy, są po prostu osoby jakby skorumpowane, tak? które nabijają sobie kabzę na to, że ktoś zamawia, czy to, nie wiem, leczniczą marihuanę, czy to. Te benzosy, czy, czy, czy jakieś oksy, i po prostu używa to jak, jako legalne dystrybuowanie ćpania, z którym później się idzie na, na, jakby na dyskotekę. To, takie zjawisko w Polsce istnieje, one trenduje, chociaż Ministerstwo Zdrowia w ostatnim roku próbowało coś z tymi receptomatami zrobić, to, to, to jeszcze ten proceder jakoś się podtrzymuje. Też nie do końca prawdziwe jest to, co ty, Kasz, powiedziałeś, że nie znamy skali uzależnienia, czy znaczy skalę uzależnienia może nie znamy, ale wiemy, ile tych recept jest przepisywanych. Bo cały ten myk polegający na tym, że lekarze wypisują narkotyki wprost, nazywajmy rzeczy po imieniu, na receptę, ale bez refundacji, czyli te leki przepisywane, te narkotyki są droższe, polega to na tym, że po prostu ci lekarze w ten sposób niejako idą na rękę swoim klientom. Którzy nie mają tego wpisanego w, w dokumentację medyczną, i też NFZ jakoś nie jest w stanie reagować na to, bo NFZ obchodzi tylko to, co jest refundowane, tak? co oni wydają na jakieś konkretne recepty. Jeśli rzeczywiście jakiś lekarz no, bardzo dużo tych leków ryzykownych przepisuje, no to tam jest jakaś tam ścieżka dyscyplinarna i tak dalej. Natomiast nie ma tej ścieżki dyscyplinarnej i też pacjent jest jakiś w sensie an anonimowy, kiedy to są leki jednocześnie na receptę, ale z drugiej strony takie, które nie są refundowane. Tak? No i rośnie taki proceder w Polsce, on jest bardzo, bardzo niebezpieczny i wydaje mi się, że to jest zarówno medyczna marihuana, jak i te środki nasenne, które są uzależniające, jak i właśnie te środki na ADHD, które są powszechnie używane i również są uzależniające, studenci tego używają, żeby zdać sesję, ta, która teraz chyba się kończy, właśnie. Więc, jakby lekomania w Polsce istnieje i, i, i rośnie, jej, rośnie jej jakby zasięg, natomiast to jest problem nieporównywalny z tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, to w takim razie chwycę się takiego tematu wyobraźni społecznej, może, czy kulturowej, dlatego że mam wrażenie, że o ile z jakimiś patologiami czasami się oswoiliśmy, albo nas nie przeraża, tak? No nie przeraża nas pewnie nadużywanie alkoholu, nie przeraża nas nadużywanie jakichś benzosów, bo, 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 bo nie jest to jakoś spektakularne. No to o tyle fentanyl jest spektakularne, bo docierają do nas właśnie te zdjęcia, filmy, nagrania ze Stanów Zjednoczonych ludzi, którzy przypominają właśnie takie stwory, jak z filmów postapokaliptycznych o zombie i pytanie po pierwsze o to, czy no właśnie jesteśmy więźniami własnego, własnego strachu, zajmujemy się tym, co budzi po prostu emocje, a nie to, co jest realnym problemem. Po drugie, no właśnie, czy to, że to przypomina nam to zombie, to mówi coś o nie wiem, kondycji społecznej, to mówi coś o tym, że e, że, 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 boimy się właśnie, że będziemy przemieniać się jako społeczeństwo zachodu w takie, w takie zombie. Czym to się charakteryzuje? Czemu akurat ten narkotyk jest tak przerażający i tak przebijający się tak szybko, bo przecież dopalacze tak szybko do opinii publicznej jak fentanyl się nie przebiły? No tak, no, jeżeli chodzi o to zombie, to yy, ja bym się z... połączył zombie z tą lekumanią. to znaczy yy, jak popatrzymy sobie na w ogóle figurę kulturową zombie, no to ona była zawsze jakimś symbolem czy nośnikiem dla szerszych problemów yy, społecznych, czy to była kwestia nie wiem, rasizmu, konsumpcjonizmu yy, yy, przez całe lata. Od, od premiery chyba naj, naj, najsłynniejszego z 1968 roku, świtu żywych trupów, to się przewija w, w kulturze rzeczywiście. No to gdyby tu, tutaj szukać je, jakiejś nowej symboliki, tego co ci ludzie po tym fentanylu, rzeczywiście wyglądający jak zombie, mogliby symbolizować, no to mogliby symbolizować, wydaje mi się, pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, Odcięcie się od świata tego, w którym funkcjonują. Odcięcie się od pewnego rodzaju emocjonalności, odcięcie się od problemów. Bo w przypadku tych ludzi oddzielając, są ci, którzy biorą te leki jakby z jasnych powodów medycznych, zdrowotnych, tak? żeby, żeby walczyć z bólem, ale są ci, dla których to jest właśnie już bardziej od samego początku z podstawowego założenia narkotyk. To dla tych drugich byłoby to jakiś rodzaj rzeczywiście wyjścia awaryjnego z rzeczywistości, które później przynosi no, brutalne konsekwencje, bo, bo ten fentanyl przynosi brutalne konsekwencje i też, co jest charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych, on jest często już obecny też w innych narkotykach, więc ci ludzie tak naprawdę nie chcą do końca, czy nawet nie do końca, po prostu nie chcą brać tego narkotyku, ale nie wiedzą, że to robią. Tak? Więc wpadają w pułapkę tak naprawdę, bo okazuje się, że Mieli wziąć coś innego, coś, co będzie bardziej bezpieczne dla zdrowia, bo też fentanyl jest niesamowicie śmiercionośny, a tymczasem lądują no, w rzeczywistości, która jest dla nich niezwykle, niezwykle brutalna. Tutaj bym postawił kropkę na ten moment. To, co jakby, jak od, próbujemy sobie zadawać pytanie i szukać odpowiedzi. Dlaczego fentanyl wywołuje takie emocje również w mediach społecznościowych? To jest takie hasło, które trenduje w Polsce, nie wiem, od jakichś miesiąca czy, czy dwóch, no to jest to, że my jesteśmy jednak przefiltrowani przez kulturę amerykańską. To znaczy, Polacy konsumujący media społecznościowe, konsumują nie tylko content, który powstaje w Polsce, ale przede wszystkim za oceanem. No i te obrazki, które, nie wiem, tych właśnie złożonych w pół, jak scyzoryk ludzi z rozwalonymi jakimiś ranami w Central Parku, Parku w Nowym Jorku, takim jakby miejscu, który był dla nas pewnym, pewnym wyobrażeniem o dobrym świecie. Tak? No to dzisiaj te, te Stany Zjednoczone w powszechnym odbiorze chyba coraz częściej kojarzone są właśnie z tym z, z tą epidemią opioidową, no bo to jak my już mamy trzy fale tej epidemii opioidowej, tak? Mieliśmy, mieliśmy te oksy, później mieliśmy heroinę, i teraz mamy ten fentanyl. Fentanyl też charakteryzuje się tym, że on jest bardzo tani i w pełni syntetyczny, robiony w laboratoriach, co sprawia, że po prostu rozprowadzanie go na ulicy jest łatwiejsze i tańsze. Jest dodawane do wszystkiego, dlatego żeby po prostu bardziej uzależniać. A po drugie, no po prostu jak taki wypełniacz sprawia, że, że dealery, dealerzy mogą pozwolić sobie na, na oszczędność. No i co zbiera bardzo wielkie żniwo. No i w sytuacji, w której widzimy to, czy jeszcze jakiś czas temu widzieliśmy to, w Stanach Zjednoczonych, a teraz widzimy pojedyncze przypadki, jak na przykład z Poznania, no to filtrujemy sobie w głowie wielkie zagrożenie, tak? to znaczy coś na zasadzie COVID-19. Jak wtedy we Włoszech umierało pierwsze tam ileś set osób, no to tylko odliczaliśmy czas, kiedy to dotrze do Polski. Taka analogia teraz występuje z fentanylem. Widzimy obrazki z Nowego Jorku. Teraz widzimy w Poznaniu i myślimy, o Boże, przecież zaraz to będzie w Polsce. Wydaje mi się, że te obawy oczywiście są w jakiś sposób racjonalne, ale ja namawiałbym tutaj do, do jakiegoś uspokojenia się, nie ulegania emocjom. Wsłuchuję się w głosy ekspertów, i oni mówią, że Polska jest dużo lepiej przygotowana do walki z opioidami niż Stany Zjednoczone, co wynika po pierwsze z kryzysu, który w Polsce. Był w latach 70. Mieliśmy te wielki kryzys jakby Aids, kompotu, heroiny. Jesteśmy po prostu infrastrukturalnie trochę lepiej do tego przygotowani. A dwa, że epidemia jakby opioidowa w Stanach była sprzężona jednocześnie z wielkimi koncernami farmaceutycznymi, z taką olbrzymią chęcią zysku i tym dzikim kapitalizmem, który jest tam. Więc z tego powodu uważam, że grozi nam to trochę mniej. Albo na pewno nie w takiej skali, Ja bym się jest złapał, skali. jeśli pozwolisz, Bartku, mhm. tego dzikiego kapitalizmu no. jeszcze, bo to jest, wydaje mi się, ważna, ważna rzecz, która najprawdopodobniej różni rzeczywiście Stany Zjednoczone od Polski. To znaczy, jak sięgnie się po te odcinki podcastu, albo obejrzy się jeszcze inny serial, tym razem dostępny na Disney Plus, czyli Lekomania z Michaelem Kitonem w jednej z ról, ról głównych, bardzo dobrym, ośmiu serialem, który jest czymś w rodzaju, no, Opowieści tak naprawdę, właśnie o tym pierwszym etapie epidemii opioidowej w Stanach Zjednoczonych, no to tam zobaczymy, że de facto mieliśmy do czynienia z czymś na kształt, jakbyśmy użyli pojęć z katolickiej nauki społecznej, z czymś na kształt struktury grzechu. Tak? To było jakby bardzo wieloaspektowe, wieloaspektowe zjawisko. Tak? Mieliśmy tam do czynienia z ogromnym wzrostem w latach 90. rynku reklamy farmaceutycznej. Mieliśmy do czynienia z rosnącym lobbingiem i wydawaniem setek milionów dolarów przez, przez koncerny farmaceutyczne na polityków federalnych, tak, żeby poluzowywać różnego rodzaju obostrzenia prawne. Tak. Mieliśmy zjawisko tzw. obrotowych drzwi, gdzie ludzie, którzy najpierw pracowali w, w instytucjach publicznych, regulacyjnych, tak, w agencji, choćby do, w agencji. Leków i żywności amerykańskiej, później nagle dziwnym trafem, zarabiali miliony w firmach farmaceutycznych. Tak, mieliśmy cały biznes sponsorowanych konferencji naukowych, mieliśmy rozbudowany sektor tak zwanych przedstawicieli handlowych. Jakby to był cały strukturalny biznes, który po prostu tylko czychał na tych ludzi. Tak? on jakby czychał kurczę, po prostu. Sprawiając, że y, oni niejako wpadali w pułapkę, tak, no bo też ten problem w pierwszym etapie y, był specyficzny, bo to y, nie było tak, że y, jacyś tam, prawda, ci y, puni czy degeneraci ludzie z jakiegoś marginesu społecznego szli y, po te oksy do, y, y, tak, do handlarzy narkotyków, tylko ludzie cierpiący realnie Dostawali po prostu od swoich lekarzy przepisane leki, które ostatecznie ich uzależniały. Więc to było jeszcze bardziej tak naprawdę problematyczne i przerażające niż po prostu jakby korzystanie z handlarzy narkotyków. Więc razem, jakby w konsekwencji, to tworzyło no tak jakby strukturalne uwarunkowania, których rzeczywiście wydaje mi się, że w Polsce na ten moment nie ma. Pytanie oczywiście, czy jakieś zalążki ich gdzieś tutaj. Nam w polskim społeczeństwie nie kiłkują. To jest inne pytanie. Wiele wątków, ale zwrócę chyba, czy skupię się chwilowo na tym takim społecznym, dlatego że akurat czytałem te rozdziały książki Biedni w bogatym kraju przebudzenie z amerykańskiego snu wydawnictwa czarne chyba sprzed dwóch lat, są tu rozdziały właśnie między innymi o problemach uzależnień i to wszystko jest rzucone na taki obraz amerykańskiego społeczeństwa i tych szczególnie tych obszarów, które były poszkodowane przez no, taką rewolucję technologiczną między innymi, tak, upadek amerykańskiego przemysłu, tak, ten Rust Belt i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi Myślę, że tutaj, żeby do takiej epidemii doszło, to muszą się nałożyć dwie rzeczy. To znaczy, z jednej strony, to co ty powiedziałeś, Piotrek, o słabości instytucjonalnej, w tym wypadku amerykańskich agencji, które nie zareagowały. Na, na czas i dopuściły nowe leki, które, no właśnie, były się uzależniające, no i tak się rozprzestrzeniła. a z drugiej strony sytuację taką ekonomiczno-społeczną, to znaczy kryzys 2008 roku, chociażby, czy właśnie te zmiany bardzo mocno przeniesienie produkcji do, do Chin ze Stanów Zjednoczonych, generalnie zapaść tej klasy takiej pracy robotniczej w Stanach Zjednoczonych, i e, no, z, z tej mojej lektury, i też z, z, z tego, co. co... Co, co pozwoliło mi jakoś się do tego odcinka przygotować. Wydaje mi się, że te dwa warunki, te dwa warunki są kluczowe. Pytanie czy w Polsce, czy w Europie. Z nimi mamy na tyle do czynienia, żeby właśnie ten problem mógł się rozprzestrzenić, Więc to pytanie o to gospodarko, o połączenie tej gospodarki i społeczeństwa do was za chwilę do tych wątków indywidualnych chciałbym jeszcze przejść. Mhm. To jest trudne pytanie o takie, powiedzmy, klasowe uwarunkowania problemów narkotykowych, bo przy okazji tych trzech fal epidemii opioidowej w Stanach te klasowe uwarunkowania różnie się rozkładały. O ile i to widać bardzo dobrze w tym filmie Lekomania, no to tam jest właśnie to, co mniej więcej powiedziałeś, tak, że mamy centrum, które De facto, czyli rodzinę saklerów, to tą wielką rodzinę magnatów farmaceutycznych, którzy wypro, wyprodukowali oksy i sprzedawali je, no to, to, to taką, takim obszarem testowym dla, dla tego leku wcale, wcale nie było, prawda, nie wiem, bogate DC, tylko właśnie gdzieś tam paserdzy, jakieś tam apalachy i tak dalej. Tak? To znaczy rejony raczej niezamożne, właśnie przemysłowe, które były. Jak przy okazji no, głównego bohatera i tej społeczności, w której on żyje, no, właśnie funkcjonowały na zasadzie pracy w kopalni. Tak? I właśnie tam, jakby saklerowie uznali, że to będzie dobry target, a to dlatego, że właśnie wśród osób pracujących fizycznie często zdarzały się mechaniczne urazy. I, i to było jakby sposób rozszerzenia tego targetu. Tak? Na początku Oxycontin był wydawany dla osób chorych na raka, a później stwierdzono, że dlaczego by leku silniejszego niż heroina i silniej uzależniającego nie wydawać ludziom na ból pleców, ból zęba itd. No i wysyłano te leki tam szczególnie. I tych przedstawicieli handlowych, gdzie właśnie ludzie pracowali fizycznie. No bo skoro pracują fizycznie, no to cierpią też na chroniczny ból, a ten chroniczny ból no, był takim targetem. No i ci ludzie, którzy chcieli uleczyć swój ból i ulżyć cierpieniu, żeby dalej móc pracować na, na to centrum bogate w DC, czpali. E, e, to, co zapisało im lekarz. Lekarz nieświadomy tego, że, e, że zapisywał narkotyk swoim Swoim, swoim pacjentom. No i to właśnie jest ta wielka struktura grzechu, która z jednej strony motywowana jest szlachetnymi intencjami, właśnie temu, aby ulżyć bólowi, żeby bardziej humanitarnie podchodzić do nie tylko osób, które gdzieś tam są terminalnie chore, ale również po prostu, żeby ulżyć tym, którzy muszą jakby siłą rzeczy pracować fizycznie, tak, żeby byli w stanie wykonywać swoje obowiązki bez. Wielkiego cierpienia, jakby niby szlachetne pobudki, no ale to jest jak leczenie dżumy cholerą, tak? Osobom, które mają trudne warunki pracy, damy narkotyk, żeby szybciej pracowały. No to, to jest jak, jakby największe zło kapitalistyczne w pigułce. Nie da się chyba wyobrazić czegoś bardziej złego. W tym, w tej, w tym filmie, w lekomanii. Kapitalny seria bardzo go polecam. Też jest pokazane. na Disney Plus, też wrzucimy w opis. Tak, też jest, też jest to pokazane, właśnie jak, jak sami lekarze byli manipulowani przez, przez tych przedstawicieli handlowych i jak sami później, jak główny bohater, sami się od tego uzależniali. W tym serialu to jest dobry serial, natomiast nie dość dobrze chyba jest pokazana główna motywacja tego Mortimera Sacklera. To znaczy trudno mi uwierzyć, że może być człowiek jednocześnie tak genialny w swoim jakimś takim szatańskim planowaniu i przedsiębiorczości, a z drugiej strony człowiek tak nieświadomy skutków, które ten dek wywołuje. Jakby mania wielkości, chęć zysku było to pokazane w tym serialu Moim zdaniem, dość naiwnie. Nie, nie wiem, czy może ja jestem, kurde, nie, wiem, patrzę na tych ludzi zbyt pobłażliwie, ale trudno mi sobie wyobrazić, że człowiek z, może być z jednej strony tak mocno genialny, a z drugiej strony tak mocno ograniczony. Widząc, co się działo wówczas na ulicach amerykańskich, widząc statystyki. Taka walka z dysonansem poznawszy, że on to wszystko wiedział, ale jednocześnie w to szedł i, i, i dalej to produkował jeszcze mocniej, jeszcze większe dawki, jeszcze większe. To, to na poziomie takim serialowym ta psychologia postaci trochę źle była pokazała, przynajmniej nieprzekonująco. Ja do tej pory nie potrafię sobie zrozumieć, nie potrafię zrozumieć motywacji całej tej rodziny seklerów, już skompromitowanej, tam jakiejś czekającej na, na wyroki i cały czas chodzącej od sądu do sądu. Natomiast no tak jak mówię, to, to jest struktura zła, która ma jakiś swój początek, ale z czego ona się dokładnie wzięła, to nie wiem, jakie są przyczyny tych, tych decyzji, oprócz chęci zysku. Zaraz spróbuję odpowiedzieć na to, ale... Piotrek, cały czas chciałbym jeszcze zakotwiczyć się w tych, w tych rzeczach ekonomiczno-społecznych. Tak jak na początku w swojej pierwszej wypowiedzi zwracałem uwagę, że w mediach temat uzależnienia topioidów w Stanach Zjednoczonych się pojawił. Dopiero czasem, kiedy właśnie te media centralne o tym napisały, no na się pojawiło w momencie, w którym właśnie już się nie uzależniali tylko i wyłącznie ci robotnicy z ale zaczęła się uzależniać. Też klasa średnia z większych miast. No i to jest jakiś też smutny, klasowo-gospodarczy, ekonomiczny wniosek, że dopiero kiedy ludzie z, z klasy średniej e, dostają, to wówczas to się e, staje problemem e, na szerszą skalę. E, stety, niestety, niestety. Kostek zakończył tą kwestią, że nie widzi żadnej innej motywacji poza, e, poza motywacją e, po prostu, żeby więcej zarabiać być, ja miałem wrażenie, że to jest odpowiedź, w sensie, że tam innej do końca motywacji nie ma. W sensie, po wol, chcą wolny rynek się zweryfikuje. Taka... to jest jakoś smutno, być może realistyczne. Wiecie, taka banalność zła. Po prostu chcemy zarabiać i jakby to jest to, co nas interesuje. I, i też jednocześnie ten cały serial tak naprawdę był jedną wielką egzemplifikacją, jakby też znowu brutalnej prawdy. Że kapitalizm to jest taki ustrój, który dobrze definiuje problemy, w tym kontekście ból fizyczny, realny tych pracowników, e, kopalń e, e, albo innych robotników e, pracujących fizycznie. E, no ale na te prawdziwe problemy daje fałszywe odpowiedzi, e, tak, które są dodatkowo pomieszane z, z jakąś taką niemoralną, gargantuiczną chęcią zysku. E, I pod tym kątem ten serial wydaje mi się, że dobrze, e, dobrze ujął ten problem. Natomiast tam był ewentualnie jeszcze jeden trop. To, na moment, w, Przejmując rolę prowadzącego, to Tobie, Bartek, ewentualnie, podprowadzę ten temat, bo tam jednak, szczególnie na samym początku i na samym końcu, w pierwszym i ostatnim odcinku, jest taka klamra kompozycyjna sugerująca jakieś takie duchowe pobudki. Tak? To znaczy, w pierwszym odcinku wprost jest mowa na samym początku, o tym, że prawda, teraz Perdue Pharma, czyli ta firma wiodąca, wypuszcza te tabletki, które mają być lekiem na, na ból, który jest już rozumiany nie tyle medycznie, co wręcz duchowo. Tak? My zlikwidujemy cierpienie ludzi. I to ma taki klimat, jakbyśmy oglądali jakieś nabożeństwa protestanckie w Stanach Zjednoczonych. Tak? Ci przedstawiciele handlowi w jednej z pierwszych scenki do nich się pojawiają i, i są wysyłani do pracy, mi to trochę w ogóle klimatem przypominało jakieś rozesłanie uczniów przez Jezusa. Słuchajcie, teraz musicie iść niczym apostołowie, e, żeby szerzyć dobrą nowinę. A tą dobrą nowiną jest to, że nie musicie cierpieć fizycznie, e, e, moi drodzy. Tak? E, teraz e, my Wam przychodzimy z. z tabletkami, które natychmiast to zło z waszego ży życia usunął. Na no, końcówka tego serialu jedna, z, nawet nie ostatnia scena, jakby kwestionuje to podstawowe, to podstawowe założenie, że za pomocą jednej tabletki jesteśmy w stanie znieść ludzkie cierpienie. Więc tam jeszcze jest ten interpretacja zaproponowana raczej z takiego porządku parareligijnego. Tylko pytanie, czy znowu? Ona jest tak w stu procentach. W 100% wiarygodna, to możemy o tym, wydaje mi się, podyskutować. Ja bym chciał jednak się może y, zahaczyć w czymś innym, łącząc to, co obaj powiedzieliście, to znaczy o tym źródle tego, znaczy, mam wrażenie, że jednak co do zamysłu, to była, jest szczytna intencja, tak? Znaczy, że chcemy pomóc ludziom, szczególnie terminalnym, terminalnie chorym, tak? Ludziom, którzy są w ostatnim stadium raka, w jakimś stanie paliatywnym, Ludzie, kto, ludziom, którzy, którzy, których ból jest dysfunkcyjny, tak? Znaczy, zabiera im możliwość funkcjonowania bo przecież, jeżeli się cofniemy, to inne leki na ból też były stworzone, tak wyproporowane. Heroina też tak powstała jako lek na, lek na ból, tylko że te leki są coraz silniejsze i coraz bardziej chyba rozmywamy samą kategorię cierpienia. I mam wrażenie, że Nałożenie się tych wszystkich rzeczy, to znaczy właśnie zmiana tej, rozszerzenia tej kategorii, to, że z medycyną tak bardzo powiązana jest kwestia marketingu, słabość instytucji, pewna podatność społeczna, to wszystko. Pewną szczytną ideę, jak można, jak można, by to jednak chyba scharakteryzować, doprowadza do jednak bardzo istotnego społecznego zła. Więc wydaje mi się, że to najlepiej pokazuje tą jakiś taki, no właśnie tą strukturę. A z drugiej strony faktycznie chyba jest to, można to nazwać jakimś świeckim, świecką potrzebą, nie wiem, jakieś ratunku, zbawienia, czegoś takiego, że to tu i teraz ktoś jest nam w stanie w, po prostu odjąć te, to nasze cierpienie, tak? którego z którym nie jesteśmy sobie w stanie poradzić i chyba faktycznie w tym serialu to jest dobrze pokazane, że do ludzi, którzy są tak bardzo gdzieś przytłoczeni życiem, być może nie w tym obszarze, właśnie bólu istnienia dla klasy średniej, tylko bardziej po prostu są przytłoczeni tym, że są z robotniczej, z robotniczej. Okolicy i, i, i są po prostu przygniczeni tym bólem i nie widzą przed sobą przyszłości. Ktoś przychodzi i oferuje im jakieś uwolnienie i, przez ten, i, i tą drogą ta, to zło jakoś się skapuje do nich, no bo przecież Państwowa Służba Zdrowia w Stanach Zjednoczonych raczej im w tym nie pomoże. Tak, ja się złapię tego kontekstu rozszerzonej definicji bólu, dobroci, jaka zatem idzie, ale też negatywnej konsekwencji. W ostatniej wypowiedzi, którą słyszymy z ust głównego bohatera w lekomanii, widzimy takie w dobrym sensie tego słowa konserwatywne i chrześcijańskie podejście do, do tego tematu. Ja to przeczytam, bo to są dwa zdania. Ból to tylko ból, nie jest dobry ani zły. To część egzystencji, ale może wyniknąć z niego coś dobrego. Gdy zdobędziemy się na odwagę, by sięgnąć w głąb siebie i go pokonać, przemóc go, możemy zmienić się na lepsze. Tak? Czyli z jednej strony ból, cierpienie stanowią integralną część rzeczywistości. Na poziomie jakimś duchowym, teologicznym są w dużej mierze pewną, pewnym rodzajem tajemnicy, ale są integralną częścią Świata i rzeczywistości. I to, co możemy my z tym bólem zrobić, to stawić mu czoło. Świat bez bólu jest utopią, którą nie należy wierzyć. I utopią, która przynosi, jak każda próba realizacji utopii, jakikolwiek, odwrotne rezultaty, tak. I z tej, z tej historii, zarówno z samego serialu, jak i rzeczywistości, do którą on ten serial wiernie odtwarza. No, jakby idzie taki morał, to znaczy, nie da się pozbawić naszej egzystencji bólu, tego bólu szeroko rozumianego, bo to nie jest tylko tak, że najpierw mieliśmy do czynienia z zapisywaniem i pewną rewolucją w używania właśnie opioidów w tych stanach bardzo ciężkich, terminalnych dla osób, które po prostu umierają i powinny umierać z godnością. Za tą dobrą rewolucją czy dobrą zmianą po prostu. Idzie zmiana fatalna w skutkach, to znaczy, że komuś zapisuje się na ból zęba narkotyk silniejszy od heroiny. Ja przygotowując się do odcinka, żeby jakoś nie, nie, nie mówić tylko o tym problemie, opioidów, jako czymś no właśnie medycznym, jako czymś takim, jako problemie społecznym, tak, tylko zetknąć się z tym jakoś egzystencjalnie. No to przeczytałem, przeczytałem, opis Witkacego, który opisywał właśnie, jak brał, jak zażywał te, te substancje, jak się czuł, żeby poznać. No bo wiecie, no trudno sobie Chyba odpowiedzieć morfinie że... tak? On tam opisywał wszystko: alkohol, kokaina, pejotl, morfina i, i eter. Jest kilka to, to, rozdziałów. To, 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 to już nam utknął zasięgi, jakieś taką litanie <laughs> zasadziłeś nam. Trudno. Będziemy tam w postprodukcji wycinać. Ym, I ym, to jest y, jakby wracając, bo się wybiłem. Starałem się y, odpowiedzieć na pytanie, y, skoro widzimy te, ty, tych ludzi zombie tak, na, na tych ulicach, no to dlaczego ci ludzie, skoro wiedzą i, i część z nich bierze ten fentanyl świadomie, to dlaczego to robią? Y, I uzyskałem w jakiś sposób, w jakiś sensie odpowiedź cząstkową w tym, co pisał Witkacy, bo on bardzo prosto odpowiedział, co się dzieje z człowiekiem, kiedy, kiedy zażyje morfinę. morfina tu też jest opiatem. Opioidem, tak? Napisał, że znika zło. I człowiek się czuje, no właśnie, nie tylko pozbawiony fizycznego cierpienia, ale też jakby odbierania rzeczywistości jako ciężkiej, jako wymagającej. Morfina i heroina to są bardzo podobne substancje. Heroina jako nazwa powstała właśnie z tego, że człowiek, który zażyje, przede wszystkim na samym początku, no czuje się jak heros, czuje się jak nad człowiek, tak? Czuje się spełniony, szczęśliwy, afirmuje życie, relacje i tak dalej. To, co my kojarzymy z zażywaniem morfiny, heroiny, czy dzisiaj fentanelu, to są już te osoby, które zażyły go enty raz i jakby upodabniają się powoli do jakiegoś zombiaka chodzącego, jakiegoś upiora. Natomiast na początku, no jest ten strzał, który który jakby zmienia twój stosunek do tej substancji i zmienia twój stosunek do rzeczywistości, tak? Ktoś mądry powiedział, że uzależnienie od, od, od opioidów to jest uzależnienie na poziomie komórkowym. Ty jest nie jesteś w stanie żyć bez tej, bez tej substancji, bo poznałeś coś, co jest, co jest odmienne i lepsze od tej rzeczywistości, to nie obijmy się tego powiedzieć, ale za tym, za tym idzie śmierć, tak? czyli radykalne zerwanie już po, nawet, jeśli chodzi o fentanylu, po pierwszym, drugim razie. I to jest ta odpowiedź, dlaczego ludzie, ludzie to biorą. Trochę taka pośrednia, tak? no, bo można powiedzieć, dlaczego dzisiejsi ludzie tak w sposób nagły i, i kompulsywny pragną odpoczynku bo wydaje się, że przecież jesteśmy ludźmi mieszkającymi w późnej nowoczesności, komfortowych warunkach, niczego nam w takim przekroju cywilizacyjnym nie brakuje. W najlepszym brakuje. momencie w historii. Dlaczego będąc w najlepszym momencie w historii masowo zażywamy leki, które, które pozwalają nam odpocząć od tej rzeczywistości. tak? Może dlatego właśnie, że zatraciliśmy jakiś taki sens Cierpienia i jego funkcji w życiu. I jak już kończąc, bo długo gadam, patrząc na to, jak my, jako chrześcijanie, powinniśmy do tego tematu podchodzić, to, to mi się taka rodzi myśl, że odpowiedź na pytanie, po co cierpię i jaka jest funkcja tego cierpienia w życiu, to jest najważniejsza, najważniejsze pytanie, na które Kościół ma dobre odpowiedzi, tylko być może powinien je jakoś inaczej formułować. Do tych właśnie ludzi. To Piotrek, zanim ci oddam głos, to chciałem rozszerzyć to trochę, bo to faktycznie przychodzi w jakieś takie pytanie teologiczne, czy, czy ten problem z, z odurzania się, to nie jest trochę jak problem z, 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 z grzechem, to znaczy, że my pod szukamy jakby, że często e, chęci życia właśnie w oderwaniu od cierpienia, w oderwaniu od jakichś problemów, że ona prowadzi nas do jeszcze większego upodlenia, tak, znaczy e, oczywiście no nie, nie można te, nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbyśmy demonizowali branie e, środków e, przeciwbólowych, tak, no ale jakby na jakimś takim metapoziomie faktycznie, czy to nie jest, że tak droga na skróty tak jak przy właśnie takim Grzechu, że chcemy, żeby było przyjemnie, chcemy, żeby było lżej, jednak kończy się tym, że uderzamy gdzieś tam w dno, bo nie widzimy, w te, jak, jak to bardzo szybko jest zamienia się w jakąś równie pochyłą. I czy, czy jednak pod tym kątem, właśnie takim, w takim kluczu religijnym, nawet nie powinniśmy właśnie tego, tego podejścia do tego rodzaju środków odczytywać. No tak jak sięgniemy do tej lekomanii, już kilkukrotnie wspominanej, to co też mi się rzuciło w oczy, to jakby grupy odbiorców oksykodonu, oksykontinu, czyli tej tabletki, która miała oksykodon w sobie. Bo byli ci, którzy, no, o których już wspominaliśmy, tak? robotnicy fizyczni cierpiący choćby po wypadkach w kopalniach, ci, którzy jakby cierpieli na ból fizyczny, ale są też sceny, gdzie. Nie nastolatkowie po prostu brali te tabletki, rozkruszali je i, i robili wszystko, żeby cała ta dawka tej substancji aktywnej uderzyła w nich po prostu natychmiast. Tak? I tak jak ci pierwsi, upraszczając i trochę metaforyzując, jakby odpowiadali na ból fizyczny, ci drudzy być może odpowiadali na jakiś ból bardziej egzystencjalny. Wszystkim okay? pewnie chcieli się zabawić i, i poczuć high, ale nawiązując po prostu do, do tego, co mówił Konstanty. Nagle to się okazuje, że te tabletki to jest jakiś rodzaj syntetycznej tabletki na szczęście. Tak? Mi to trochę przypomina tabletki Somy z nowego wspaniałego świata Huxleya, tak? jakby z klasyki, z klasyki antyutopii, gdzie nagle się okazuje, że coś, co powinno być procesem, coś, co powinno być rozciągnięte w czasie... Czyli dochodzenie do tego jakiegoś szczęścia czy spełnienia, my staramy się maksymalnie to ograniczyć, zamknąć właśnie w przestrzeni małej tableteczki. I pod tym kątem to jakoś jest kurczę, te oksy wpisują się po prostu we współczesną kulturę, która jest taką w dużej mierze kulturą instant, kulturą, w której my chcemy rzeczy na żądanie, tak? Chcemy, żeby wszystko działo się szybko. Jest taki filozof. O nazwisku Virilio, który, włoski podaję, który stwierdził, że istotą nowoczesności jest przyspieszenie. Chcemy przyspieszać, tak? Chcemy iść na skróty. No i w tej, z tej perspektywy, te tabletki to jest doskonałe pójście na skróty, o czym Konstanty mówił, odwołując się też do, do Witka Cego, tak? Bo nagle coś, co mówię, wymagałoby pewnej cnoty cierpliwości, wymagałoby pewnego zmagania, perspektywy porażki, jakiegoś cierpienia psychicznego. No, my szukamy rozwiązania, które pozwoli nam uzyskać ten efekt bez tej drogi. Tak? My nie chcemy przechodzić za bardzo tej drogi. No i konsekwencje, oczywiście w przypadku tutaj oksów, są najbardziej radykalne, ale wydaje mi się, że pewna logika kulturowa stojąca za zabraniem tych oksów no jest szersza i to dotyczy po prostu jakby dzisiejszego naszego świata i, i, i naszej współczesnej kultury. Mi się, nasunęła mi się jedna myśl, jak o tym mówiłeś, dlatego że świeżo jesteśmy po tym wypuszczeniu tego spotu chyba, który tego Hemingway gdzieś tam zajawił na, na swoim koncercie na Stadionie na Narodowym. To jest chyba w ogóle, jak rozumiem, będzie płyta. No generalnie hasło brzmi Szwendam się i tam opowiada o tym, jak, jak doszedł do tego, że stał się raperem, jak, jak długo nie mógł znaleźć swojego miejsca, jak dziewczynę go rzuciła w, w Anglii, bo, bo nie rokował dobrze i jak dużo czasu spędził nad tym, żeby no właśnie na takiej bezproduktywności i mam wrażenie i tak o Hemingway tam zachęca ludzi do tego, żeby nie, nie szli w tą stronę coacherską, czyli właśnie nie szukali efektywności, skuteczności tak, produktywności tylko właśnie dali sobie tą przestrzeń i wydaje mi się, że to jest próba jakiegoś, że to jest jakiś kulturowy wentyl bezpieczeństwa, że to jest jakaś wypowiedź takiego jednak latka, który mówi o tym, że, no właśnie, jeżeli będziemy wszystko musieli mieć tu i teraz, jeżeli wszystko będzie jakoś wsadzone w Excel i nie damy sobie przestrzeni na to, żeby po prostu poszukiwać, żeby gdzieś nie wiedzieć rzeczy, żeby się gubić, ale w takim, Takim gubieniu, jednak gdzieś myślę, twórczym, no to zwariujemy, tak? I zastanawiam się jeszcze, odchodząc trochę, może od, bezpośrednio od kwestii, właśnie takich tabletek, żeby z takiego, pod, takiego podejścia pod tytułem: Muszę dać sobie czas, żeby przez to, przez to przejść, żeby się coś z tego nauczyć, żeby dowiedzieć się, co z tego może być, to faktycznie wszyscy skończymy gdzieś w takiej paradygmacie, potrzebuję tabletki, bo po prostu nie mam czasu, to nie jest kwestia tego, czy ja mogę sobie, czy ja chcę, czy ja nie chcę, tylko ja jestem zmuszony, ponieważ po prostu nie mam czasu, bo jeżeli nie zrobię tego tu i teraz, to ta dziewczyna, na której mi zależy, mnie rzuci, a ja wtedy będę, będę Załamane. Tak, więc chciałem jeszcze, żebyśmy taką refleksją się może podzielili, żeby, żeby była gdzieś też może w odsłuchu naszych odbiorców jakieś takie no właśnie odpowiedź, co w takim razie, jeżeli jesteśmy w trudnym momencie, a nie chcemy skończyć na mniej lub bardziej ryzykownych tabletkach w terapiach farmakologicznych. To jest ciekawa intuicja, bo z jednej strony mamy stosunek nas jako klientów tej, 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 tej wielkiej, tego wielkiego rynku farmaceutycznego, który trochę, no właśnie, nęci nas obietnicą um, naprawienia. Um, Naprawienia wszystkich naszych problemów, tak? Jakby Pills for every ills. Tak nawet takie gdzieś hasło. Ale też może błędów, nie tylko nawet problemów, ale błędów, tak? Zrobiłem jakąś głupotę, tak, co tak. żeby szybko ktoś mnie naprawił. I, I z drugiej strony trzeba zastanowić się dlaczego, tak? Dlaczego my mamy taką potrzebę, która jest też wywoływana przez reklamy? Przez to, że jest taka wielka rywalizacja w przestrzeni miejskiej w Polsce między liczbą żabek na metr kwadratowy a liczbą aptek na, na metr kwadratowy. Na moim osiedlu, akurat chyba nieznacznie wyg wygrywają żabki, ale chyba w stosunku 5 do 4. Więc i te kolejki w, w tych aptekach, tak. Jakby jest, istniemy w czymś takim, co Tomasz Gabiś nazwał państwem terapeutycznym. Może też wrzucimy ten tekst w opis odcinka. Ja tam przy bo to jest bardzo stary tekst, chyba z 12 lat temu powstał, czy no, coś takiego. I ten tekst jest o tyle specyficzny, że gdyby go czytać tak na przykład przez pryzmat pandemii COVID-19, no to to jest jakby definicja tak zwanego szuryzmu. Natomiast w kontekście tego, co wydarzyło się realnie przecież w Stanach Zjednoczonych, to jest sama prawda, tak? Państwo terapeutyczne, które czy farmaceutyczne, które no właśnie pomaga, nawet nie utrudnia, tylko pomaga no rozprzestrzenianiu się tej całej epidemii. Ale to jest, znowu wracamy do tego punktu wyjścia. Odpowiadając na, na Twoje pytanie, wydaje mi się, że, że no z drugiej strony jakby. Powody, które stoją za tym, że, że my właśnie powinniśmy sobie dzisiaj jak tak słusznie stwierdza wywalczyć przestrzeń do szwendania się i takiej przestrzeni, która nie jest utylitarna, nie jest użytecznościowa, że nie robimy czegoś po coś, no, musimy sobie to wyrabiać, a to dlatego właśnie, że my jesteśmy dzisiaj socjalizowani do no właśnie takiego kultu. Wymagania od siebie i jakby efektywności ponad wszystko. I, i to właśnie te tableteczki, te, te takie bardzo zgrabnie, ładnie wyglądające w ślicznych opakowaniach mają nam pomóc do tego celu, który nam narzuca kulturę jakoś, jakoś dorastać. I, I to jest paradoksalne, bo o ile pamiętam, jak na przykład proces edukacyjny. W Polsce funkcjonował, kiedy ja chodziłem do szkoły, no to wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że od czwartej klasy podstawówki słyszałem w moim domu kompulsywne pytanie: kim chcę zostać w przyszłości? Jeśli dzisiaj spotykamy się z, nie tylko w domu, tak, ale w szkole też, jakieś takie nastawienie na, na zdobycie czegoś konkretnego. Dzisiaj spotykamy się z, taką, z takim zjawiskiem, że mamy już przedszkola językowe albo profilowane po, pod coś. Nie? No to jest jakiś dramat, tak? Ja mówię o tym paradoksie, bo, bo do, jakby człowiek dochodzi do siebie właśnie wówczas, kiedy sam chce się czymś zająć i jakby ym, znaleźć jakąś pasję, która jest robiona dla. Samej siebie, a nie dlatego, żeby, nie wiem, kupić na 30 lat małe mieszkanie w nowej hucie, czy zostać kimś tam. To są cele, które przychodzą już później i są konsekwencją tych pasji, jakichś takich um, tej, zajmowania się sobą w dobrym znaczeniu tego słowa, tak, rozwijaniu siebie w sposób taki autoteliczny, robienia tego, na co mam ochotę, co mnie jakoś pociąga, co jest jakimś wewnętrznym głosem, który mnie do czegoś, do czegoś prowadzi. Jest to paradoks, bo kiedy będziemy od przedszkola skupiali się na efekcie i, i jakimś planie, który mamy zrealizować, często jest to też plan rodziców, no to skończymy właśnie na oksach, bo będziemy się wiecznie znieczulać tym wszystkim, więc tak, akurat chociaż dróg artystycznych tako Hemingwaya, ja tych późnych nie do końca je rozumiem i, i, i szanuję, to akurat postulat <grym> szwędania <grym> wydaje mi się bardzo kulturopoświęcony, a szczególnie poszczególnie. Tak, nie szwędanie, ale snucie się, żeby oddać tako tytuł. Natomiast tak, to jest bardzo moje. I trzeba przyznać, że też, to jak Kostek powiedział, A, to jest pierwszy dobry kawałek, tak od dobrych kilku lat. Cieszę się. Mam nadzieję, że to jest jakiś symptom powrotu na dobrą drogę twórczą. Natomiast całkiem poważnie, to wydaje mi się, że w tym kontekście egzystencjalnym to jest jeszcze jedna ważna rzecz do podkreślenia. To znaczy, założenie, że za pomocą tabletki. Będziemy w stanie niejako przykryć na moment uciec, potraktować tą tabletkę jako wyjście awaryjne z aktualnych problemów egzystencjalnych, życiowych, że to jest jednocześnie na jakimś takim poziomie, przepraszam za, za mądre słowo antropologicznym, to jest jakaś taka sugestia, że człowiek jest przede wszystkim istotą biologiczną. Tak? Jesteśmy jakimś rodzajem e, po prostu markerów biologicznych, jesteśmy jakimś zbiorem tylko procesów chemicznych, nas trzeba trochę. Naprawiać, tak? mamy się oddać, oddać do serwisu, e, i, i te pilsy właśnie mają nam zwiększać naszą, e, naszą efektywność. E, I że nie patrzymy na człowieka bardziej integralnie, tak? jako połączenie tego wymiaru biologicznego, materialnego z tym wymiarem psychicznym, ale też duchowym, i że znowu to jest jakaś taka logika drogi na skróty, tak? że będziemy tylko starali się e, naprawiać. Jeden z tych wymiarów naszego człowieczeństwa, no to to z góry jest skazane na, na porażkę. Szczególnie jeśli to ma być właśnie takie naprawianie instant, bardzo syntetyczne, bardzo szybkie i, i bardzo takie jednostronne, no bo w konsekwencji te, te wszystkie pilsy są trochę, wiecie. Dla mnie, jak. Metaforycznie, jak swojego czasu Jakub Wawrzyniak w polskiej reprezentacji. Znaczy, Jakub Wawrzyniak kiedyś stwierdził, że on jest tym człowiekiem, który zastępuje nieistniejącego lewego obrońcę, bo mieliśmy problem z lewym obrońcą. I trochę jest tak z tymi pigułkami. To znaczy, pigułka, jakbym ja mogła coś powiedzieć, to by stwierdziła, ja tutaj zastępuję głębszy sens życia, którego ten człowiek aktualnie może nie widzieć, albo zmaga się z jakimiś problemami. Ja jestem tym, który na trytytkę i na silnej natrytytkę będzie teraz. To życie mu zaklejał, i że to jest droga na skróty, która początkowo wydaje się, że jakby fajnie nas prowadzi, bo idziemy szybciej, ale na końcu dochodzimy do ślepej uliczki, która może mieć różne konsekwencje, mniej bądź bardziej negatywne, czy związane z jakimiś efektami zdrowotnymi, czy finalnie po prostu ze śmiercią. Tak jak w przypadku tych kilkudziesięciu tysięcy Amerykanów rocznie, jak to dzieje się teraz. Tym Wawrzyniakiem się trochę zmobilizowałem. No, jedną metaforę się pokusić? Jeszcze? Bo ty powiedziałeś. Tak, powiedziałeś o Wawrzyniaku. Ja, no właśnie, wracając do tego wątku, dlaczego ludzie biorą fentanyl, to czytając tego Witkacego miałem takie porównanie do tego, że no, Witkacy to trochę tak opisuje, jak oglądaliśmy w szóstej części Harry'ego Pottera przyjęcie tego eliksiru szczęścia Felix, Felicis, tak, że, że jak wszystko znika, ja wiem co robić, czuję się herosem, afirmuję rzeczywistość, wszystko jest takie proste, łatwe i przyjemne. Problem polega na tym, że później nie tyle z bólu takiego jakiegoś, nie wiem, głodu psychicznego, tylko po prostu bolu, bólu fizycznego właśnie z powodu odstawienia, każda komórka twojego ciała w ramach tych, czy wśród osób uzależnionych, po prostu y, łaknie tego specyfiku, tak? On staje się sensem całej, całej rzeczywistości. To jest jakby no, taki narkotek par excellence, tak? To znaczy, zostajesz zredukowany do tej małej fiolki, do tej małej tabletki, ty już nie przyjmujesz tabletki, tak? To tab tabletka pochłania ciebie, przestajesz istnieć I, i stajesz się, no właśnie, nie szczęśliwym Harry Potterem, y, któremu się y, jakby udało od Sladkorna Wyciągnąć zeznania dla Dumbledora, tylko stajesz się człowiekiem, który musi coś wziąć, żeby po prostu fizycznie nie umrzeć z bólu. I jakby to jest jakby ta, ten morał, który płynie z, z tej epidemii opioidowej ze Stanów Zjednoczonych. Tak, no ten opis przypomina faktycznie dotknięcie nieba, dotknięcie czegoś spoza naszej rzeczywistości. Tak sobie, jak sobie pomyślę o takim obrazach często właśnie kontaktu z jakąś nadprzyrodzoną rzeczywistością, to kończyło się to szaleństwem, tak, że jakby nie możesz mieć kontaktu z tego porządku, bo bo to jest coś, co, co doprowadza cię do obłędu, tak, że, że mm, i mam wrażenie, że tu trochę właśnie, jeżeli przedawkujesz jakby tą, to, to, to niebo na ziemi trochę, to już nic nie będzie smakowało tak samo. Jest taki film, zresztą chyba mój, mój wspaniały syn Timothy Shalametem gra sprzed paru lat i, i on właśnie jest taką postacią, to jest z perspektywy rodziców, którzy się zajmują no właśnie synem uzależnionym i właśnie taki jest przekaz. Znaczy, jemu nic, nic nie będzie już smakować tak, jak, bo, bo zaznał właśnie uzależnienia, zaznał takiego syntetycznego nieba, wobec czego ten sens życia tu i teraz jest właściwie już niemożliwy do, do odzyskania. I, I myślę, że tego trzeba się wystrzegać, ale to też, pewnie, już tak kończąc jakoś. Może konfesyjnie, zawsze jest jakaś przestrzeń do, do nawrócenia, jeżeli, jeżeli ktoś potrzebuje właśnie tego, co Kaszczu powiedział, czyli wypełnienia jakiejś, jakiejś metafizycznej pustki. Dobrze, kochani, zapraszamy w komentarze i na Discorda i w opis tam odcinka. Tam wszystkie informacje o naszych źródłach, serialach, książkach, podcastach. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję. Konstanty Pilawa, Piotr Szyszyn. Dziękuję. A ja nazywam się Bartosz Brzyski i mówię Wam do zobaczenia za tydzień.